Kwadrat obok mnie, pan Jan Kobuszewski. Panie Janie, wszystkiego dobrego z okazji 50 lat pracy twórczej. I panu, panie Robercie, również tylu lat pracy życzę. I bardzo dziękuję. W związku z tym jest taka prośba, to są życzenia także w imieniu naszych widzów kabaretowego klubu Dwójki. Mamy taką prośbę, czy pan by do nas nie wpadł do Krakowa na klub? Z wielką przyjemnością, ale niestety już mój wiek i zajęcia mi nie bardzo na to pozwalają. Ja dzisiaj jestem tylko zobowiązany w pewnych sprawach dla Teatru Kwadrat, ale tak to już, no już nie powiem ile lat mam, ale już bardzo rzadko jeżdżę. Niemniej jednak pozdrawiam cały klub i pozdrawiam wszystkich widzów w Krakowie. Wszystkiego najlepszego, sercem będę na pewno z wami. To inaczej byśmy to załatwili. W takim razie ja napisałem taki sketch, inspirowany legendarnym sketchem Wężykiem Stanisława Tyma, w którym pan gra pan rolę majstra. Ja bym może wobec tego zagrał, jeśli otrzymam pana błogosławieństwo. Ale oczywiście, z wielką przyjemnością. Ja uważam, że majsterstwo jest w każdym zawodzie konieczne. Pan jest majstrem w swoim zawodzie, więc wszystko w porządku. Wobec tego, ostatnia prośba. Czy mógłby pan zapowiedzieć ten sketch tak, jak pan to robił w bajkach dla dorosłych? No bardzo proszę. Proszę Państwa, za chwilę obejrzą Państwo sketch Stanisława Tyma, nieco w przeróbeńce, w innym niż nasze wykonanie, ale gwarantuję Państwu, że będzie to na wysokim poziomie wykonanie. Więc wykonawcom życzę szczęścia w pracy, a widzom radości w ich oglądaniu. Bardzo dziękuję. Pada dziękuję Bóg. Serdecznie. Ja również. Wszystkiego najlepszego życzę Kominiarz. Dziękuję. Co pan robi, panie majster? A jesteś mój, Jasiu kochany. Jestem. Właśnie, proszę ciebie, obserwuję tutaj pod sufitem wentylator. I się zastanawiam, jak ten czas zasuwa. Ja wczoraj kupowałem od pana ten wiatrak. Stop chamieć szwoku i nieuku. Proszę? A gdzie dzień dobry? Gdzie kulturowy ukłon? Gdzie w końcu kulturalne zapukanie do drzwi wejściowych? Przepraszam. Nie przepraszam, tylko w tej chwili opuść pan pomieszczenie obsługujące klienta, jak również cały obiekt przemysłowy. Przemyśl pan tę historię za drzwiami, a jak ja zawołam pana to pan wtedy kulturalnie wejdź. I drzwi pan przymknij, żeby nie leciał tutaj upał. Jasiu, mój kochany, jako mój uczeń jesteś tu u mnie na nauce. To jest, panie majster. Powiedz mi, Jasiu, co to jest? To jest laptop. Tak jest. To jest, Jasiu, laptop. I do czego jest dane urządzenie? To urządzenie, jakie pan z całej siły zdzielił pięścią po nieudanym pasjansie, jest do niczego. I tu się, Jasiu, niestety, ale tragicznie mylisz, gdyż jest to obecnie laptop do orzechów. Jasiu, weź teraz kajecik, weź ołówek i pisz. Będzie lekcja teoretyczna, rozmowa z klientem. Dzień dobry. I to jest od razu inna rozmowa. Słucham pana. Ja wczoraj kupiłem u pana ten wiatrak i on wczoraj działał, a dziś nie działa. Wczoraj działał, Jasiu, a dzisiaj nie działa. Patrz, Jasiu, jak to czas zasuwa. No i co z tym wiatrakiem? No i wie pan, no, chodzi o to, że najlepiej jakby pan mi wymienił na nowy. Dlaczego ja mam panu ten wiatrak wymienić na nowy? Po co? Żeby pani ten nowy popsuł? Proszę? To nie ja go popsułem, to się samo popsuło. Samo? To się nic nie dzieje. Samo to babę chłop w domu zostawił.
Jasiu, podkreśl to ostatnie zdanie wężykiem, że to był taki żart. Wężykiem? Wężykiem. 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 Ja może powiem, jak to było, nie? Tak, że... jest, słucham pana. Bo kręcił się szybko na początku, normalnie chłodził, potem coraz wolniej, wolniej i się w końcu całkiem zatrzymał. Fachowo się mówi, iż zaprzestał wentylacji. No właśnie, zaprzestał wentylacji. I nie miał innego wyjścia, gdyż taki wiatrak, pozbawiony siły napędowej, traci walory obrotowe. Praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb. Głąb, Jasiu, zapisałeś? Zapisałem, panie majster. Teraz głąb. Uważaj, Jasiu, będzie się hamidło stawiało. Proszę pana, wie pan, co ja pana uprzedzam, że ja się zgłoszę z tym do rzecznika praw konsumenta, z tym, proszę pana, wiatrakiem będzie pan miał duże nieprzyjemności. Nieprzyjemności to ja mam, jak śledzia popiję mlekiem. Wężykiem? Tak jest, wężykiem. Jasiu, powiedz panu uprzejmie, co pan nie może zrobić? Panie klient, pan możesz pana majstra pocałować... No i tutaj zostaw takie niedomówienie, żeby się sam klient domyślił w co. Pocałować w niedomówienie. O! Proszę pana, ja pana uprzedzałem. Ja się zgłoszę do rzecznika z tym, pokażę rzecznikowi gwarancję i zobaczymy, kto będzie w dupie. O! Tak! Chamstwo i drobnomieszczeństwo w tej chwili z pana wylazło, jak również analfabetyzm wtórny również. Gdzie pan ma datę i gwarancji napisane, że ja panu gwarantuję naprawę? Gdzie? Ja panu zaraz pokażę, gdzie. Tutaj na środku. Bardzo proszę, bardzo. Gwarantuję wymianę wiatraka. No i co? A tej gwiazdki pan nie widzisz? Jakiej gwiazdki? Przecież stoi tam jak byk. Gdzie jak byk? Wystarczy wziąć szkło powiększające. Proszę bardzo. Jaka wielka gwiazda. A pod spodem odnośnik. Niech pan to przeczyta. Gwiazdka, jest odnośnik. Gwarancja wymiany wiatraka nie dotyczy Europy, Azji, Ameryki Północnej i Afryki Zachodniej. No, no i co? Wężykiem? Panie majster. Dlaczego? A bo ja myślałem, że to jest żart. Skąd, Jasiu? To żaden żart. No. Bo to nie jest żart, proszę pana. To jest kpina. Ja sobie nie pozwolę w ten sposób się traktować. Ja się zgłoszę z tym do samego producenta bezpośrednio. Proszę bardzo, pana prawo. Wobec tego musi pan wypełnić ten 20-stronicowy formularz. Ja go wyślę do centrali, a pan mi za 3 tygodnie zadzwoni, czy już jest odpowiedź. Panie majster, za 3 miesiące. Za 3 miesiące, przepraszam. Za 3 miesiące? Tak. No ale to się przecież pogoda zmieni, to już nie będzie upału, to będzie zima, to... Zależy gdzie. W naszej centrali, gdzie ja wyślę ten formularz, jest cały czas lato. Addis Abeba. Gorąco tam pana zapraszam na wakacje. A, niech pan nie będzie zdziwiony, jeśli do pana domu zajrzy policja i inspekcja sanitarna. Proszę do mnie, a po co? Żeby w ramach procesu zbadać, w jakich rękach się znajdował ten wiatrak, w jakim środowisku się obraca, tak? I wtedy może pan złożyć skargę i pan składaj skargę i nie bądź pan Don Kichot. Ja to ja mam nie być Don Kichot? Z wiatrakiem pan nie wygrasz, a z producentem wiatraka to już w ogóle, nie, Jasio? Wężykiem. Proszę pana, a nie dałoby się tak tego jakoś, wie pan, inaczej załatwić. O, patrz, Jasiu, słuchaj, będzie mięknął. No, kombinuj pan. No, bo jak się nie da na gwarancji, no. To tak może poza gwarancją. Czyli jak? Odpłatnie. Odpłatnie! A to jest jeszcze inna rozmowa. Pisz, Jasiu, punkt drugi. Robota odpłatna. Praca prywatna po francusku to jest... Jak to jest po francusku, Jasiu? Travail privé. Tak jest! O, laptop zaczął działać. To dokończę sobie pasjansa, żegnam pana. Jak to pan dokończy pasjansa w czasie pracy, jak wiatrak mi nie działa, pan sobie będzie pasjansa ustawiał? Piłsudski, marszałek, grając w pasjansa, obmyślał kolejne ruchy w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Ha, to dobry jest. Gdzie Piłsudski, a gdzie pan? Ja jestem tam, gdzie zawsze, a pan...
tam, gdzie stało ZOMO. Zapisałeś to, Jasiu? Ja to znam na pamięć. Tak jest. O, proszę pana. Pan się zachowuje gorzej niż sprzedawca za komuny. O, Jasiu, pokaż panu, jak wyglądała komuna. Dużo gorzej pan się... Co bierz go, Jasiu, za fraki pan nie ma i wynoś hana z pomieszczenia obsługującego klienta. Dobrze. Nie zgrzałeś się, Jasiu? Nie. To weź teraz kajecik i pisz. Chamstwo w życiu... Chamstwo... Pokaż to. Jak piszesz chamstwo? Jak piszesz chamstwo? No tak. O, no może i dobrze. Chamstwo w życiu należy przeciwstawiać się siłą. 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 I godnością. Czą? Osobistą. Piękne słowa. Tak. Skąd pan je zna? Cytuję za Wałęsą. No, to była taka scenka. Do śmiechu. Ale się skończyła i koniec. I teraz, kto mi się zaśmieje, ten dostanie w ryj. Wężykiem!